Ile dzisiaj spałeś? 5, 6, 8 godzin. A jak doliczyłabym do tego jeszcze te godziny, w których przekładałeś się z jednej strony na drugą? Większość społeczeństwa cierpi na bezsenność. Ponad 90% z nas popełnia te same błędy. Dziś spróbujemy coś z tym zrobić. Zacznijmy od tego, że musisz zadbać o pomieszczenie, w którym sypiasz. I nie mówię tutaj tylko o wygodnym materacu czy wygodnej poduszce, ale o powietrze na przykład, w którym oddychasz. Wywietrz mieszkań, otwórz te okna przed pójściem spać, żeby trochę tego świeżego i mroźnego powietrza wleciało. Mroźnego. Temperatura powinna być chłodna właśnie. Powinna być 2-4 stopnie niższa niż temperatura w ciągu dnia. Następnie to otoczenie powinno być ciemno, ponieważ organizm, nasz mózg musi wiedzieć, że ma iść w tym momencie spać, czyli nie powinien unikać hałasu i właśnie światła, więc żaluzje, rolety są dobrym pomysłem. Nasz mózg, nasza szynka wytwarza melatoninę i dzięki niej wiemy o tym, że jest noc i że mamy iść spać. Sypialnia przygotowana. I co teraz? Nie mówię tutaj o upojnej nocy z partnerem, mówię o uzależnieniu. Od czego? Od tego. Media społecznościowe, internet, radio, telewizja, to wszystko nas rozprasza. Wysyła mnóstwo bodźców, które my odbieramy, przeżywamy, stresujemy się, śmiejemy się i przez to nie możemy zasnąć. Dodatkowo telefon wydziela światło niebieskie. Jest to takie światło naturalne, jak właśnie w ciągu dnia, które mogłoby zaburzać właśnie wydzielanie melatoniny. Dlatego jeśli masz taką opcję, włącz sobie w telefonie Night Shift. Dzięki temu będzie Ci lepiej spać. I co najważniejsze, staraj się nie zaglądać co chwilę, która jest godzina i nie sprawdzać, o nie mogę zasnąć, muszę sprawdzić, która jest godzina, ponieważ to najbardziej będzie Cię rozpraszać. Odłóż telefon, wyluzuj się, celebruj te chwile z partnerem w sypialni. Dobrym pomysłem jest aktywność fizyczna, ale nie 2-3 godziny przed zaśnięciem. Dlaczego? Dlatego, że zwiększa ono tętno, temperaturę ciała, wytwarzanie hormonów takich jak kortyzol czy adrenalina. Po czymś takim musimy trochę odsapnąć. I to właśnie trwa tak 2-3 godziny. Więc co w zamian za to? Dobrym pomysłem jest medytacja. Ale o niej powiemy w innym odcinku, bo to jest super ciekawy temat. Co w zamian? Może na przykład jakaś nudna książka, jak Potop Henryka Sienkiewicza, albo muzyka relaksacyjna. Ale nie taka zwykła muzyka. Słyszeliście o czymś takim jak dudnienie różnicowe. Jest to muzyka, która poprawia właśnie nasz sen. Pozwala szybciej zasnąć. Może nie na każdego działa, ale spróbujcie. Jest to fala o częstotliwości delta. Można to łatwo znaleźć w internecie, ale poczekajcie. Posłuchajmy razem. Dudnienie może no nie jest dla wszystkich najlepszym pomysłem, w szczególności jak macie sąsiada, który posądzi Was o przynależenie do jakiejś sekty. Więc co możecie innego zrobić? Ważne jest dobre planowanie i to, żeby swój mózg przyzwyczaić właśnie do tego, żeby wiedział, kiedy jest noc, kiedy dzień. Czyli kłaść się spać i wstawać o tej samej porze. Oraz też zaplanować dobrze, co będziemy jutro robić, co potrzebujemy, spakować torbę, przygotować sobie ubranie, żeby zasypiać bez myśli o tym, och, co ja jutro mam założyć. Kąpiel. Czy jest dobra przed snem? Otóż tak, ale tak jak zwykle tutaj, no nie jest najlepsza tuż przed snem, tak z półtorej godziny. Co robi? Ochładza nasz organizm, a tak jak już mówiłam, chłód jest w nocy dobry i sprzyja zasypianiu. Co z jedzeniem, napojami? Spróbuj zjeść pełnowartościowy posiłek tak 2-3 godziny przed snem. Nie kładź się spać głodnym i też nie najadaj się tuż przed snem. A co z napojami takimi jak kawa? Ja kocham kawę. I jest dużo mitów z nią związanych, ale kawa zdecydowanie nie powinniśmy jej pić po godzinie 17. Alkohol. Dużo jest mitów związanych z alkoholem, które muszę tutaj wyraźnie o tym powiedzieć. Niestety, alkohol daje nam takie poczucie tego, że szybciej zaśniemy. Niestety, ten sen nie jest dobry, nie jest zdrowy. Budzimy się niewyspani, więc to nie jest dobry pomysł. Są zdecydowanie o wiele lepsze. Po
położeniu się do łóżka spróbuj ćwiczeń oddechowych. Najpopularniejsza nazywa się metodą 4-7-8. Końcówkę języka dotknij podniebienia tuż za przednimi zębami. Zrób wydech, któremu będzie towarzyszył świszczący dźwięk. Teraz zamknij usta i zrób głęboki wdech, licząc w myślach do 4. Zatrzymaj oddech i policz w myślach do 7. Znów otwórz usta i zrób świszczący wydech, licząc w myślach do 8. Powtórz całość 3 razy lub więcej. Prawda, że działa? To tylko teraz zostaje subskrypcja, paluszek w górę i czas odłożyć telefon i iść spać. Dobranoc. Hej! Pamiętajcie o tym, że my chcemy Was jak najwięcej nauczyć, ale jak macie jakiś problem, musicie udać się do specjalisty. Nasz film nie zastąpi wizyty u lekarza. Pamiętajcie o tym.